Szanowni Państwo, w imieniu PZL Świdnik, zakładów śmigłowcowych, na terenie których się znajdujemy, mam przyjemność powitać prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Witam również przedstawicieli mediów. Panie premierze, proszę o zabranie głosu. Panowie ministrowie, panie wojewodo, państwo pracownicy, no tutaj panie i panowie widziałem. Na początek chcę kilka zdań powiedzieć o tym, jak ważne dla nas jest to, aby inwestować w siłę polskiej armii, właśnie w polskie uzbrojenie, które produkowane jest w kooperacji z najlepszymi tego świata. Kiedy Putin zaczął na potęgę swoje zbrojenia, kiedy zaczął atakować kolejne kraje, Gruzja, potem Ukraina, wcześniej Czeczenia, to jasne było, że jego imperium zła będzie prowadziło politykę podbojów, politykę ataku na ościenne państwa. I wtedy każdy odpowiedzialny rząd natychmiast robi wszystko, aby budować siłę takich zakładów jak PZL Świdnik, jak wszystkie nasze zakłady zbrojeniowe. Tymczasem rządy naszych poprzedników były zupełnie inne. Być może to za to pani Merkel chwaliła Tuska, że prowadzi taką spolegliwą politykę wobec Rosji, jak widzimy niedawno w mediach. Ale tak czy owak jest to polityka, była to polityka absolutnie błędna. Polityka, od której całkowicie odeszliśmy. Nasze podejście do uzbrojenia jest o 180 stopni inne niż naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej. Broń musi być skuteczna, nowoczesna i Polska, możliwie Polska tam, gdzie tylko jest w stanie być Polska. I dlatego rozpoczęliśmy od samego początku przebudowę naszej armii. Dzisiaj mamy już ponad 170 tysięcy żołnierzy. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu było to 95 tysięcy żołnierzy, a więc znaczące wzmocnienie naszej armii. Dzisiaj mamy produkcję naszych zakładów zbrojeniowych, która nie nadąża za zamówieniami. W czasach Platformy mieliśmy likwidowaną produkcję zbrojeniową, zwalnianych pracowników. Przed chwilą tutaj dowiedziałem się od kierownictwa zakładu, od pracowników, że zatrudniono dodatkowo 500 osób. Pół tysiąca osób zatrudnionych tutaj na nowo. Dlaczego? Bo właśnie dokonujemy jednego za drugim kolejnych kontraktów, kolejnych zamówień dla polskiej armii. To jest i silniejsza armia, i nowe miejsca pracy. Dwa w jednym. Chcę tu szczególnie podziękować posłowi tej ziemi, panu ministrowi Arturowi Soboniowi, bo ile razy z nim rozmawiałem o tym, to już nie zliczę tego. Dziękuję za to, że udało się wypracować ten wielki kontrakt na AW-149. Jeden stoi tutaj za nami, za mną, bo będzie takich 32. Ale chcemy też i pracujemy nad tym, żeby były nowe zamówienia, wielki nowy kontrakt na AW-101. 20, 22, 101, rozmawiałem tutaj z kierownictwem zakładu. Oczywiście będę robił wszystko, aby spiąć również ten kontrakt. Jest to niezwykle ważne. Polska armia potrzebuje śmigłowców wielozadaniowych, takich jak 149. Potrzebuje nowych śmigłowców do różnych zadań. Widzimy, że dzisiaj na współczesnym polu walki mobilność, wielozadaniowość, interoperacyjność są niezwykle potrzebne. To właśnie dlatego zrobiliśmy zupełnie inaczej niż nasi poprzednicy. Inwestujemy w nasze śmigłowce tutaj produkowane z najlepszymi specjalistami, producentami z całego świata. Amerykanami, Włochami, Brytyjczykami, tak jak tutaj właśnie w Świdniku. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Świdnika, Lubelszczyzny, jest jeszcze jedna kwestia, o której tutaj trzeba wspomnieć. Świdnik leży nie tak daleko granicy ukraińskiej, ale także granicy białoruskiej. Także nie tak daleko tej zapory, którą zbudowaliśmy. A to wszystko po to, aby chronić bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podlasia, Mazowsza, mieszkańców całej Polski. Robimy tak dlatego przede wszystkim, żeby odejść od tej koszmarnej, obłędnej doktryny obrony na linii Wisły. Pozostawienia mieszkańców
Lublina, Świdnika, Parczewa, Łukowa, Krasnystawu, wszystkich innych miast w samym sobie. Ta polityka była absolutnie niedopuszczalna. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj trzeba odbudowywać naszą obecność militarną tutaj i to właśnie robimy. Na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, na Podlasiu powstają nowe jednostki i będą powstawać. Będą powstawać tak długo, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Bo to bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym nakazem. Jest na najwyższym stopniu naszego dekalogu, dekalogu polskich spraw.